Drodzy widzowie programu Poza Polityką, bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Właśnie zakończył się pierwszy sezon naszego programu i specjalnie dla Was przygotowaliśmy odcinek specjalny, czyli najciekawsze fragmenty naszego programu. Na nowy sezon zapraszamy już w lutym. Do zobaczenia. Poza Polityką, Emilia Wierzbicki, zaczynamy. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam bardzo miło. Panie ministrze, powiedzieliśmy trochę o dzieciństwie, trochę o szkole podstawowej, ale ja chciałabym się teraz przenieść na pana studniówkę. Koledzy i koleżanki w strojach balowych, w suknie. Nie, niech pani tego nie opowiada. Panie ministrze, a co pan wtedy zrobił o północy? Proszę, powiemy to naszym widzom. To jest niesamowita historia i to się łączy z pana pasją. Ogromną pasją, chyba nawet znaczy, największą. Rzeczywiście. Tak, taka historia miała miejsce, ale ona miała miejsce z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że ta studniówka odbywała się w sali lustrzanej Pałacu Kultury, a która jest wprawdzie w zupełnie innej części Pałacu Kultury niż basen, ale jest przejście, które ci, którzy się zajmowali sportem w Pałacu Kultury, świetnie znali. 10 minut mniej więcej się przechodzi od sali lustrzanej różnymi korytarzami i takimi szczególnymi drogami, ale można przejść właśnie z sali lustrzanej do basenu, tak zwanego do Pałacu Młodzieży i basenu. A to rzeczywiście zrobiłem, zapraszając moich kolegów z mojej klasy podczas tej uroczystości o godzinie 12 i przedstawiłem część mojego programu Skoków do Wody, kończąc w ten sposób moje zawodowe działanie sportowe, jeśli chodzi o skoki do wody. To był 18 rok życia i przez następne 50 lat już nie skakałem. To co ale się wróciłem, stało, że pan wrócił do ale tego wróciłem sportu. Do tego, no, zostałem ministrem obrony narodowej i w związku z tym pomyślałem, że trzeba jednak przywrócić sprawność sportową. Oczywiście różne inne sporty uprawiałem w życiu przez cały czas, także przez te 50 lat, które mnie oddzielały od matury, ale skoki do wody mają pewną szczególną cechę charakterystyczną, wymagają... Odwagi? Nie wiem, czy odwagi, można powiedzieć odporności na strach, o tak bym raczej powiedział. Nie wiem, czy należy to nazywać odwagą, być może tak. Dlatego, bo strach jest naturalnym elementem różnych niebezpiecznych działań. Nie należy się strachem przejmować, tylko go przezwyciężać. I rzeczywiście skoki do wody wymagają przezwyciężenia strachu, a ten moment sprawia, że o niczym innym się nie myśli, tylko właśnie o tym, żeby skutecznie, dobrze, sprawnie skoczyć i nie narażyć się na niebezpieczeństwo. Więc bardzo to, jeśli tak można powiedzieć, daje taki olbrzymi odpoczynek psychiczny i dużą satysfakcję fizyczną. Sympatyczny, barwny, ale też dobry do rozbrajania medialnych bomb. Takie są opinie, takie są tytuły artykułów na pana temat. No, trzeba przyznać, że pana wystąpienia publiczne i ta gestykulacja, ta energia to jest chyba pana znak rozpoznawczy. Coś w tym jest, pewnie coś w tym jest, bo ale ja też otrzymuję różne e-maile i wzbudzam bardzo sprzeczne odczucia. Niektórzy mówią, że nie mogę patrzeć na ciebie, ty pajacu, te machanie rąk, wymachiwanie. Ale pewien, dziennikarz powiedział mi ciekawą rzecz i tym się chyba bym tutaj wyręczył. Powiedział mi mianowicie, panie pośle, pan za bardzo, to prawda, pan za bardzo macha tymi rękami, pan drży pana, takie recepturki by się przydały, ale powiem panu jedno, jak pan by przestał machać, to jest po panu. Bo
Bo na tym polega ta inszość i każdy człowiek ma swój styl, prawda? Ale mam też fanów, mam też ludzi, którzy lubią po prostu mnie oglądać czy słuchać i sympatyzują, a inni nienawidzą. I to jest tak jak w miłości, że najgorsza jest obojętność. W polityce myślę, że polityk, który nie wzbudza żadnych reakcji, no to ani negatywnych, to nie wiem, no właśnie. I mógłbym tutaj podawać różne przykłady, bo zwłaszcza ten internet otworzył wrota do różnych wypowiedzi. Panie pośle, tak jak już wspomniałam, zanim został pan politykiem, przez 8 lat był pan prawarzem. Jak to się stało, proszę powiedzieć? Czego nauczyła pana też ta praca? Piękna historia w ogóle, ciekawa bardzo. W małym miasteczku, jak powiedziałem, się urodziłem i tak się złożyło, że zmarł grabarz, a miałem kontakty, byłem wtedy studentem i mój znajomy ksiądz mówi, słuchaj, jest taka sprawa, mógłbyś tutaj dorobić. W Nowym Stawie rocznie umierało 50-60 osób, czyli tak jedna na tydzień mniej więcej. No ale też intratność, od razu dodam, za jeden grób wtedy płaciło się 700 zł. Dla porównania, w tym samym czasie, jeżeli musiałem iść do GS-u na bocznicę w wagonie cementowe 50-kilogramowe worki przekładać, to za jedną tonę płacili 40 zł. Czyli i wykopanie grobu i zasypanie, tak, na pogrzebie, dawało tyle pieniędzy, ile wyładunek jednego małego, 20-tonowego wagonu z cementem. Ale to też pan robił. Tak, oczywiście różne prace, ale no, w cukrowni się pracowało. I mnie praca ta prosta, prymitywna, taka pocąca się, brudna nieraz praca, dała bardzo dużo i mam dzisiaj ogromny szacunek dla ludzi pracy. Jak byłem w wojsku czy gdziekolwiek, nigdy nie było dla mnie słowa robol. Trzeba było się uczyć, to byś tak nie zapisał. Wie pani, po prostu to bardzo dużo daje i było moim zmartwieniem, że dzieci moje miały gorzej, bo miały lepiej. Czy wąs jest nieodłącznym elementem pana wizerunku? Od przedwojny. Nie kusiło pana nigdy to, żeby to zmienić, żeby zmienić ten wizerunek? Nie, no raz zgoliłem. Zgolić wąsa? Tak było w Ciechanowie. Co to za historia? Historia oczywiście tej pani, którą pani poznała dzisiaj. Tak, bardzo sympatyczna, zresztą pozdrawiamy. Tak. 20 lat już jesteśmy razem. I wpadła na pomysł, że trzeba spróbować wąsy zgolić. I zgoliłem te wąsy pod wpływem. I załoga Ciechanowa do mnie przyszła i poprosiła mnie, czy ja nie mógłbym zapuścić z powrotem tych wąsów. Czyli nie rozpoznali swojego szefa. No, strasznie to wygląda. No i zapuściłem z powrotem te wąsy. Z tym, że ja mam bardzo gęste i kręcone włosy, w związku z tym wąsy też mam problem, bo każdy w swoją stronę. Taka demokracja po prostu pod nosem. I trzeba je pilnować ostro, ale nie dadzą się wyprofilować tak, jak ja bym chciał na przykład. Nie ma takiej mowy. Panie Marku, jak wyglądało pana dzieciństwo? Czy pan miał zawsze głowę do interesów? No, tak można to tak można powiedzieć? Powiedzieć. Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. Nie no, to wtedy powszechne było wymienianie się znaczkami, kapslami, Bóg raczy wiedzieć czym. To było powszechne. Natomiast prawda jest taka, że pierwszy interes zrobiłem w szkole podstawowej na gumach Donaldach tak zwanych. Czyli jak rozumiem, taniej pan kupił, drożej pan sprzedał. No, mało powiedziane, miałem 300% na tym. Nie? O, to naprawdę taka marża. Sytuacja. No. Kolega, ojciec kolegi przyjechał, Witka, pamiętam, nie będę nazwiska wymieniał, nie wiem co robi. Natomiast jego ojciec gdzieś za granicą na kontrakcie był w Egipcie czy gdzieś i w Baltonie miał prawo kupować i chciał przyjemność zrobić temu Witkowi. Kupił karton Donaldów, taki wielki. Wielki ten karton był, pamiętam, albo dzisiaj taki wielki. I poukładane te Donaldy po prostu jeden przy drugim. I one miały te takie bajki w środku, takie komiksy małe, nie? Najpierw kupiłem od niego 10 tych Donaldów, a on nie lubił tych Donaldów. Mówię, to wezmę od ciebie w komis cały ten karton. W komis? W komis. I opędzlowałem go w ciągu tygodnia. I ojciec pojechał po następne dwa kartony, nie? Jego ojciec. Bo tam za jakąś prowizję mu zapłaciłem temu chłopakowi, że on jeszcze zarobił na tym. Ojcu się to spodobało i on chyba nie wiedział o tym, że jego syn jest tylko pośrednikiem. A ja sprzedaż detaliczną rozwinąłem po całości w szkole podstawowej. Na przerwach taki sklepik otworzyłem. Z niczego się nie wycofuje, za nic nie przeprasza, tak mówią niektórzy pana koledzy z partii. Pan słynie z dość ciętych wypowiedzi, zwłaszcza pod adresem opozycji. Czy to jest coś, co pozostało panu jeszcze z tamtych czasów?
No nie wiem, no staram się jakoś nie wypadać zbyt banalnie, więc jak dziennikarze zadają mi tak zwane podchwytliwe pytania, no to też tak trochę na odlew czasem odpowiadam, co się jednym podoba, innym nie. No taka jest polityka i taka jest rzeczywistość w Sejmie, szczególnie kiedy w dniach, gdy nie ma posiedzenia Sejmu, jest pusto, a dziennikarze potrzebują za wszelką cenę coś nagrać, no to mnie dopadają gdzieś na korytarzu i jakimiś takimi pytaniami próbują sprowokować właśnie do wypowiedzi, które byłyby trochę niebanalne. A czy pozostały w panu jakieś cechy z tamtego okresu? No może właśnie te garnitury, że jednak woli pan styl luźny? No tak, żartuję czasem, że ostatni garnitur miałem na maturze, ale rzeczywiście nie mam, nie noszę garniturów. Czyli jednak coś pozostało w panu z hipisa. Nie da się tak całkiem tego odciąć. Też mam najdłuższe włosy w Sejmie. A jednak. Tutaj także cytat. W polityce, podobnie jak w policji, obowiązuje gra w dobrego i złego policjanta. Każda partia musi mieć takiego swojego dobrego i złego policjanta do komunikowania się z publicznością, ale też do pewnego pacyfikowania konfliktów wewnętrznych. Ryszard Terlecki jest takim złym policjantem Jarosława Kaczyńskiego, tak kiedyś powiedział profesor Antoni Dudek, politolog. Czy rzeczywiście tak jest? Czy pan tak siebie odczuwa w pewien sposób? Czyli jeżeli coś się dzieje, to okej, wyślemy pana Ryszarda Terleckiego, niech on się wypowie, niech on ten konflikt załagodzi, niech on może powie jakąś ripostę. No właśnie, to raczej czuję się być dobrym policjantem niż złym. Ale dla opozycji może złym. No tak, bo czasem coś takiego powiem. Czasem też prezes na mnie dzwoni potem i mówi, coś ty znowu nagadał. Więc jakoś się tłumaczę. Robię to, co rzeczywiście, i nikt mi w tym nie przeszkadza, co sprawia mi pewną życiową satysfakcję. To znaczy, czytam, piszę, uczę studentów. Akurat tak się złożyło, że studentów ostatnio uczę przez internet, więc nie muszę nawet dojeżdżać do Krakowa stąd, żeby ich uczyć. Uprawiam róże, karmię pszczoły. Chyba też poziomki. Tak, 7 grządek w tym roku posadziłem. 2 mi zjadły zaraza jakaś grzybowa, prawie, ale dzisiaj właśnie rano jeszcze zbierałem na śniadanie. Uzbierałem chyba z 0,5 litra poziomek, całkiem nieźle idzie, tak, dobrze idą poziomki. 18 lat spędziłem na takiej, no powiedziałbym, mam pewną satysfakcję z tego powodu, bardzo bezinteresownej, bardzo ideowej służbie krajowi i żywię z tego powodu głęboką wewnętrzną satysfakcję do dziś dnia. To były dobre lata mojego życia, a polityka też, dość wbrew temu, co często dzisiaj się twierdzi, to jest bardzo dzisiaj zakłamane, tamtego czasu była polityką nieprawdopodobnie o wiele bardziej ideową, nieprawdopodobnie bardziej moralną, nieprawdopodobnie bardziej piękną od tej brutalności, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Były znacznie lepsze czasy. Dzisiaj bym nie chciał w tym uczestniczyć, co się dzieje zdecydowanie. Czyli tutaj nasuwa się taki wniosek, że planów politycznych pan już nie ma. Nie, no to jakby każdy wie. Zresztą ja jestem poważnym człowiekiem, jak coś w życiu robię i się wycofałem w 2007 roku z pełną świadomością tego, co robię i dlaczego to robię, to dlaczego miałbym zmieniać decyzję? Ja niezwykłym w ogóle zmieniać decyzję w życiu. Pod tym względem też żywię tradycyjne wyobrażenie o mężczyźnie, który jak podejmuje decyzję, to się jej trzyma. To jest cecha mężczyzny, ja w to wierzę. Mhm. Ale też odszedł pan z polityki w sposób spektakularny. To był program na żywo. Zdjął pan mikrofon, po prostu wyszedł pan ze studia i powiedział, że kończy z polityką. Co było impulsem do tego? Przypomina pan sobie, oczywiście wszyscy pamiętamy tę sytuację. Niech pan zdradzi nam kulisy tej słynnej sceny. Nie ma żadnych kulis. To było tak, że pojawił się taki, nie będziemy o tym w tej chwili mówić, bo to wymagałoby dłuższych wyjaśnień, dość ostry kryzys, który spowodował utratę mojej wiary w dalszą sensie obecności w polityce. Tu niewątpliwie kluczową osobą pod tym względem był mój w tamtych latach przyjaciel Donald Tusk, o którym zachowałem wszelkie możliwe, jak najgorsze wspomnienie. No na pewno wzbudzamy czasem sensacje w sklepie, na przykład
patrzą ze zdziwieniem, że my też mamy proszek, masło. To znaczy, że wy w ogóle też chodzicie do sklepu, a może ktoś nie robi tego za was? Chodzimy do sklepu, mamy tak, kupujemy te wszystkie same produkty spożywcze, co inni, gotujemy, pierzemy, prasujemy i sprzątamy. Czasem u niektórych wywołuje to pewne zdziwienie, aczkolwiek nie w Krakowie. W Krakowie ja jestem powszechnie znana i wszyscy wiedzą, że tak żyję. Wszyscy wiedzą, że można mnie spokojnie spotkać w dresie, czy to na zakupach, czy to gdzieś koło domu i że ja nie mam z tym takiego problemu. Mam od wielu lat to samo auto i to jest o tyle bardzo ciekawe, że to jest czerwona Honda i ona jest powszechnie w Krakowie rozpoznawalna. Ja po tym aucie nawet jak gdzieś podjeżdżam, jestem rozpoznawalna. Najczęściej jest to, tak jak mówię, bardzo sympatyczne. Ja powiem zupełnie uczciwie, ja chyba nigdy, no nie chyba, ja na pewno nigdy nie dokonałam żadnego wpisu, choćby pod żadnym artykułem. Tłumaczę sobie to w ten sposób, że ludzie najczęściej, którzy są zapracowani, którzy mają normalne życie, nie to, że nie mają poglądów albo nie mają uczuć związanych czy emocji. Ale nie wylewają tych frustracji. Najczęściej tych frustracji nie wylewają w internecie. Natomiast to, czego nie popieram, nie popierałam i nie będę popierała, to jest możliwość zrobienia tego w sposób anonimowy. Ja sama padłam, są przeróżne bzdurne informacje na mój temat w internecie. Większość z nich ich w ogóle nie komentuję. Jedną musiałam skomentować, to była kwestia mojej rzekomej aborcji. Takie informacje również się pojawiły. To do pani redaktor nie dotarły. Był taki moment, kiedy to było już w zasadzie na większości portali przekazywane. To było przekazywane pocztą szeptaną, wszelką inną. Bo ja na początku, to było tak absurdalne, że ja się do tego w ogóle nie odnosiłam. Bo to po prostu to było... Ktoś, znaczy dokładnie, Sok z Buraka napisał, że ja udzieliłam wywiadu, w którym powiedziałam, że mając 18 lat popełniłam wielki błąd, bo dokonałam aborcji i tego żałuję. Więc ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest Sok z Buraka, zaśmiałam, no nie skomentowałam tego. Natomiast to zaczęło robić tak straszne zasięgi, zaczęło się być tak powszechne, że ja musiałam się tym zająć. Wszystkim zajęłam się tym w ten sposób, że złożyłam sprawozdanie do prokuratury. I proszę sobie wyobrazić, że nie jest w stanie się pani obronić, ponieważ Facebook nie ujawni danych osoby, która to zrobiła. I to jest dla mnie niepojęte. To znaczy można kogoś zniesławić w internecie, można go szkalować, natomiast nie ma możliwości podjęcia obrony, bo po prostu ci ludzie są zahasłowani. A tak, ale policja nie może namierzyć IP? Nie, odmówiono nam, to były Stany Zjednoczone, prokuratura kilka razy się zwracała, odmówiono nam udostępnienia danych osoby, która kryje się pod tym IP. Uważam, że tak nie powinno być, to jest zbyt daleko idąca ochrona, bo to jest tak, że mnie można w milionach odsłon zniesławić, a ja nie mogę podjąć, bym powiedziała, uczciwej i sprawiedliwej, wymagających zachodu i kosztów drogi sądowej, żeby coś, taką sytuację wyprostować. Powiedzmy naszym widzom, jakie ma pan pasje pozazawodowe, ponieważ dzisiaj spotykamy się przy okazji rajdu rowerowego. Ja wiem, że pan też lubi jeździć na rowerze. Rower, co jeszcze? Grać z moim synem w piłkę, choć teraz z uwagi na pewne dolegliwości mogę to robić rzadziej, ale przebywać w domu, no i ogród. No, co do tego, że ja jestem ogrodnikiem i ogród sam utrzymuję dzięki od czasu do czasu pomocy mojego teścia, a teraz też żony. No, to jest moja pasja. Jak przychodzi możliwość w sobotę poświęcenia się tylko ogrodowi, to jest największe szczęście, jakie może być. Już ten nawet rower zostawiam na niedzielę. Mhm. Przyciąć, dociąć, przykosić, zasadzić, wyczyścić, umyć samochód, umyć kostkę brukową. To jest moja pasja. Przygotowując się do programu, czytałam artykuły na pana temat. Takie najczęstsze pytanie, które padało w tytule, to było: kim jest Przemysław Czarnek, minister edukacji? Czy my możemy powiedzieć tutaj na zakończenie, kim jest? Zwykłym gościem z Goszczanowa. No proszę powiedzieć, kiedy ostatnio grała pani taki profesjonalny lub półprofesjonalny mecz? Bardzo dawno. Niestety muszę przyznać się do tego, że nie mam czasu grać w koszykówkę i od czasu, kiedy zakończyłam granie, biorę tylko z przyjemnością piłkę do ręki. Dla mnie stukot tych piłek koszykarskich to jest taka najpiękniejsza muzyka. Nie grywam regularnie, ale zwykle jak mam piłkę, to ją przytulam do siebie i więzi z koszykówką są po prostu nierozerwalne. Ile ma pani wzrostu? Jest pani wysoka, niezwykle szczupła. Jak to wygląda w centymetrach? W centymetrach? No pewnie się już trochę pani redaktor zdeptałam, ale kiedyś miałam prawie 1,80 m, 1,78 m, pewnie teraz 1,76 m. I dawno, dawno temu, bo ja już mam swoje lata,
żartowałam, że byłam chyba najwyższą osobą w całym powiecie. Najwyższą kobietą w powiecie, co mnie doprowadzało do głębokiej rozpaczy. Czyli denerwowało to panią jednak? No tak. A czy to jest taki problem, że zwłaszcza w, no, już w wieku takim nie najmłodszym, a w takim jestem. No już niech pan nie przesadza. Jak się ma nadwagę, to jakąś aktywność fizyczną powinno się uprawiać. Przy czym ja nie lubię. A podejrzewam, że jeść pan lubi. Tak, oczywiście. No, ja też. Tylko pani redaktor nie widać, a po mnie widać. To jest ta różnica niestety. Natomiast no, ja jeszcze w miarę lubię koszykówkę, bo jestem z tego pokolenia, kiedy na topie było NBA, Michael Jordan tam i tak dalej. No ale, że tak powiem, w moim kręgu, czyli takich facetów 30 parę, 40 parę lat, żonatych, dzieciatych na stanowiskach, znaleźć 10 naraz, którzy mieliby czas o tej samej porze i tak dalej, no to jest właściwie niemożliwością. Więc w tym przydługim wywodzie zmierzam do tego, że jedyny sport w miarę w zasięgu to jest taki indywidualny, który można sobie po prostu wziąć i uprawiać, na przykład bieganie. Ale tylko trzeba się zmotywować jeszcze. No ale nadal nie lubię. No jakby, no ja się... Znaczy, ja w ogóle jestem słabo podatny na takie sztuczne motywacje, jak ja i tak z góry wiem, że to sobie sam wymyśliłem, bo a jak nie lubiłem, tak nie lubię. Ja zresztą też byłem takim dzieckiem właśnie, które też nie lubił aktywności fizycznej. Ja, co było rzadkością w moich czasach, zawsze ulubionym przedmiotem był WF. Zwłaszcza dla chłopaków, a dla mnie była historia i wiedza o społeczeństwie, a nie WF. No więc tak to już jest. Teraz się właśnie odchudzam, o tym mówiliśmy przed nagraniem, ale... Jakie wyniki dotychczasowe? No nieźle, 7 kilo w 5 tygodni, ale kosztem bycia wiecznie głodnym. No. Bo ja w ogóle lubię jeść, lubię dużo jeść, lubię prawie wszystko jeść. Lubię fast foody, lubię napoje gazowane, lubię sobie piwo wypić. No to wszystko nie wpływa dobrze na postawy. A co pan jeszcze lubi poza polityką i poza jedzeniem? Bardzo lubię spać. Znaczy w sensie, że mi brakuje tego czasu, bo jednak mam taki organizm, żeby normalnie funkcjonować, to te tak 6,5-7 godzin na dobę powinienem przespać, co się naprawdę rzadko udaje. Trochę nadrabiam w podróżach, znaczy często śpię podróżując, jadąc gdzieś pociągiem czy samochodem, oczywiście jako pasażer, to śpię, to przyznaję. Jak wtedy mój przodek miał na zdrajców, to ja też mam na zdrajców. W domu. Na zdrajców Polski, więc uważajcie. Tak, czyli to jest, to sam pan stworzył, ten taki toporek, ale też widzę tutaj na stole jest sporo koni. Pan lubi malować konie? To jest główny temat, który pan malował? Nie jest to, nie jest to główny temat, ale jest to, rzeczywiście koń jest piękny. Mhm. Jak to się mówi, są trzy piękne rzeczy. Koń w galopie, kobieta w tańcu i statek pod żeglami. To rzeczywiście konie są takim tematem no, bardzo przeze mnie lubianym, ale też tematem, no tu jest taki tryptyk miniatur końskich, tematem, który był przedmiotem zamówień. Bardzo wielu klientów po prostu chciało konie, bo Polacy kochają konie. Stąd też musiałem się nauczyć malować konie. Takie kosaki trochę, marka Suskiego. To dosyć szybko idzie, bo to jest parę godzin na malowanie tego konia. Więc malowałem ich dość dużo. Trochę zostało, bo już jak zostałem posłem, to już maluję tylko w zasadzie dla przyjemności. O, tu jest taki koń trochę w galopie i zostawiam sobie w domu. Małżonka też nie pozwala mi sprzedawać. Czy jest zatem coś, na co nie jest pani przygotowana? Pewnie tak. Na pewno nie mam schronu. I to jest rzecz, o której marzę jako preppers, jako człowiek, jako członkini rodziny, żeby mieć również swój schron albo chociażby ziemiankę, do której mogłabym przenieść część zapasów i mogłabym znaleźć schronienie, jeśli na przykład przyszłoby nam przeżyć wybuch jądrowy, atak nuklearny, to wtedy mogłabym mieć problem. Ale szczerze powiem, jestem bardzo pogodzona z Panem Bogiem, jakby to ktoś nie mógł rozumieć, bo mamy różne jakby wizje Boga, mamy różne religie i tak dalej.
Ale ja w swoim życiu jestem zawsze przygotowana po prostu na każdą ewentualność, nawet na jego spotkanie. Czy pan kiedykolwiek miał jakieś takie momenty buntu wobec choroby? Nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym myślał, dlaczego to mnie spotkało. Znaczy, może to jest tak, że inaczej się na to reaguje, kiedy ta niepełnosprawność jest czymś, z czym się urodziło. Ja nie znam innego życia, innego siebie niż tego, który ma kłopoty z poruszaniem się. Myślę, że może być inaczej, kiedy to jest na przykład na skutek wypadku. Kiedy byłem, taka osoba mówi sobie, byłem osobą sprawną, coś się wydarzyło, jestem osobą z niepełnosprawnością. Nie wiem, może to z tego wynika. W każdym razie nigdy jakoś nie miałem takiego przekonania, że to jest jakiś wielki ciężar. No to jest utrudnienie, to prawda, ale ono było ze mną zawsze. Mówi się, że ludzie pochodzący z Kresów mają coś takiego w sobie. Może tak, ja do połowy czuję się z Kresów, do połowy jestem z Wilna po mojej mamie i mam tę miłość do Kresów. Interesuję się tym, co dzieje się na wschodzie. Z czasem to zainteresowanie przeszło na działania polityczne, na aktywność, na większe zaangażowanie, ponieważ są to kraje, które w różnych okresach swojego rozwoju wymagały i wymagają dalej, jak na przykład Ukrainy czy Białorusi, wsparcia. No to naturalnym przeniesieniem aktywności politycznej jest również takie zaangażowanie humanitarne. Pani otrzymała nawet pseudonim Bigosiewska, tak? Nie znam takich podobnie. Nie znam takich pseudonimów, ale był czas, kiedy rzeczywiście będąc na Majdanie, tak gotowaliśmy i pomagaliśmy tak, jak można było pomagać. To nie chodziło o ten Bigos, który gotowaliśmy i dzieliliśmy pomiędzy protestującymi. Tu chodziło o to, żeby oni wiedzieli, że my z nimi jesteśmy. A jak pan odreagowuje ten stres? Ponieważ no, niektórzy politycy, nawet tutaj w programach mówią, że Sejm to jest takie miejsce bardzo awanturnicze, miejsce sporów, kłótni. No, te debaty często są na niezbyt wysokim poziomie. I jak się pan w tym odnajduje? Jak pan odreagowuje te wszystkie sytuacje? Ja lubię debatę publiczną, lubię w niej uczestniczyć, lubię spotkania z ludźmi, na które przychodzą ludzie też nieprzychylni czy przeciwni mojej opcji politycznej. Lubię dyskusje z nimi, nie mam z tym problemu. Lubię też dyskusje medialne z oponentami. Bardzo często w takich dyskusjach przecież uczestniczę, czy w radiu, czy w telewizji. I też to lubię. Czasami rzeczywiście co do poziomu można mieć wątpliwości, zwłaszcza jeżeli ktoś sobie pozwala na ataki ad personam. Tego nie lubię. Lubię jednak walkę na argumenty i spokojną rozmowę, bez emocji. Też nie zawsze się udaje ich uniknąć. Ja staram się unikać. Czasami słucham recenzji ludzi i czasami mi sygnalizują, że gdzieś się tam uniosłem, za mocno głos podniosłem albo zbyt twardych słów. Wtedy pan żałuje? Żałuję i nawet jestem gotów jeszcze w trakcie programu na żywo przeprosić, jeżeli zauważam, że zagalopowałem się. I uważam, że tak należy się zachowywać. Ale rzeczywiście co do jakości tej debaty publicznej można mieć różne wątpliwości, zwłaszcza w czasach, kiedy na przykład część środowisk politycznych ogłosiła się totalną opozycją i nie widzi nic dobrego w działaniu własnych oponentów politycznych i przyjęło, że zwycięstwo wyborcze można osiągnąć tylko wzbudzając emocje, a nie przekonując spokojnie do własnego programu. Niestety mamy dzisiaj z taką fazą polityki polskiej do czynienia. I to jest pewna trudność, w której ja się nie odnajduję, bo ja tak nie potrafię. Ja nie potrafię jechać tylko na emocjach i nie potrafię wyjść do ludzi bez propozycji programowych. Mhm. A propos tych emocji, czy w związku z tym pan jest osobą publiczną, rozpoznawaną, czy pana spotykają jakieś nieprzyjemności? Zdarza się to? Przyjemności i nieprzyjemności. Mhm. Rzeczywiście jakaś tam rozpoznawalność jest, więc bardzo często jest mi miło, kiedy ludzie gdzieś w sytuacjach przypadkowych, na ulicy, w sklepach, gdzieś na szlaku turystycznym zaczepiają, żeby się solidaryzować ze mną, podziękować mi za coś, zademonstrować wspólnotę poglądów. Ale też zdarzają się sytuacje nieprzyjemne, czasem nawet wulgarne.
co świadczy też o tym, jakich ludzi wychowała właśnie ta dzisiejsza nasza opozycja, bo bardzo często ci ludzie nie przychodzą po to, żeby na przykład powiedzieć, proszę pana, ja się z panem nie zgadzam, ale chętnie bym porozmawiał, niech pan mnie spróbuje do swoich poglądów przekonać, albo ja spróbuję pana przekonać do tego, że pan nie ma racji. Tylko od razu zdarzają się takie sytuacje, że od razu na mój widok, kiedy się mnie rozpoznaje, zaczyna się agresja czy wulgaryzmy, więc niestety ubolewam nad tym, że niektóre media i niektóre środowiska polityczne pracują nad tym, żeby mieć taki elektorat. Pan organizował takie trzeźwe bale sylwestrowe, tak? Nadal tak robimy. To bardzo ciekawe, ale nawet na 300 osób, tak? Skąd taki pomysł, skąd to się wzięło? Może nie tyle bale sylwestrowe, co imprezy bale karnawałowe, aha, bo to nie na Sylwestra. Chociaż też i Sylwestra kiedyś, tam przed kilkunastu laty robiliśmy. A to jest, to ten pomysł się bierze stąd, że w ruchu oazowym jest też takie pojęcie jak krucjata wyzwolenia człowieka, czyli dobrowolna abstynencja. I też takim jestem od 30 lat. Stąd promocja abstynencji i te bale karnawałowe, bezalkoholowe są taką promocją abstynencji, pokazaniem, że można na trzeźwo się dobrze bawić. Myślę, że przychodzą ludzie różni, ci, którzy są abstynentami, czyli w krucjacie wyzwolenia człowieka, ale też i inni, całkowicie przypadkowi. I zawsze, jak już raz są, to później na następny rok też przychodzą. To znaczy, że można się na trzeźwo bawić naprawdę i to jest dowodem. W przyszłym roku, w następnym karnawale też będzie. Już mamy termin umówiony, także zapraszam. No, dziękuję, chętnie skorzystam, skoro mamy, nagraliśmy to, mam oficjalne zaproszenie.